dzieci mają głos! Sami opowiadamy o książkach i nie tylko! Dzisiaj książka pod tytułem Kto stworzył poranek, wydawnictwo promic. Książka dla najmłodszych, stąd też wyjątkowo dzisiaj opowiada Natalka. Cześć! Cześć. Jest to książka, w której można yy, czytać różnymi językami. Yy. Angielskim i polskim. Mm -hmm. A o czym opowiada ta historia? O małym ptaszku, który um, jak się obudził, no to, to był taki cudowny poranek i chciał wszystkich zapytać, kto stworzył taki. I kogo on pytał? Zwierzątka, y, jeszcze kwiaty. Inne ptaszki, ale nikt nie wiedział, kto jest twórcą poranka. Ale no więc poje poleciał do, do miasteczka i tam był mały wietrzyk. No i ptaszek go zapytał, kto stworzył taki cudowny poranek. No to wietrzyk mu odpowiedział, że Pan Bóg. Tak, wietrzyk wiedział, że to Pan Bóg jest twórcą tego, tego pięknego dnia. I co postanowił ptaszek wiedząc, że to już Pan Bóg jest tym twórcą tego pięknego dzieła? Co on sobie pomyślał? Że, że podziękuję, może stworzył taki cudowny poranek i poleciał szukać Pana Boga. Książka ma piękne obrazki, yy, fajnie napisana, kolorowa, w sam raz dla najmłodszych? Myślisz, że taki. Każdy dzień e, stworzony to jest piękny? Tak. Poleciłabyś książkę? Polecam wszystkim przedszkolakom i rodzicom. O, dla rodziców również. Dziękuję Ci bardzo. Proszę.